witajcie, tutaj Ewa, zjem zdrowo i smacznie. Witam Was bardzo świątecznie. Mam dla Was trzy przepyszne i ślicznie wyglądające koreczki śledziowe. Śledzie są dosyć zdrowe, a ich cały smak zależy od tego, z czym je połączymy. Mam dla Was trzy przepyszne warianty. Jako pierwszy są to koreczki inspirowane sałatką z buraka, orzechami włoskimi i serem ricottą. Oczywiście możecie też użyć innego sera, który lubicie najbardziej. Słuchajcie, i tak, możemy tutaj w tej wersji użyć zwykłego gotowanego buraka. Oczywiście możemy też użyć surowych buraków i też będą smakować super. Będziemy potrzebować orzechy włoskie, rukole, ser ricotta oraz pół szklanki owoców granatu. Układamy w środku kilka listków rukoli, śledzie, serek, połowę orzecha włoskiego i spinamy wykałaczką. I gotowe. Pamiętajcie, że rukola jako liście jest dosyć delikatna, więc polecam te koreczki zrobić tuż przed podaniem. Drugimi koreczkami będą śledzie na ziemniaku w korzennych przyprawach. Do tego przepisu będziemy potrzebować czerwoną cebulę, goździki, cynamon, ocet jabłkowy, miód lipowy bądź akacjowy, wodę i kawałek cynamonu. Dodatkowo będziemy potrzebować olej lniany, kilka małych ziemniaków upieczonych, 10 filetów śledziowych a la Matthias, domowy majonez oraz twarde winno kwaśne jabłko. Słuchajcie, na początek przygotujemy zalewę do czerwonej cebuli. Musimy zagotować wodę z cynamonem i goździkami. Kiedy ostygnie, mieszamy ją z miodem. W międzyczasie cebulę kroimy na ćwiartki bądź ósemki, w zależności od wielkości, takie żeby były nie za duże kawałki pasujące do koreczków. Trzeba porozdzielać ją na pojedyncze warstwy, wiecie, takie skórki. Następnie przygotowujemy wodę z lodem i sitko i wkładamy do gotującej się wody cebulę na 3-4 minuty, aby ją tak zblanszować. Następnie wyciągamy i natychmiast przekładamy do zimnej wody z lodem na siteczko. Żeby ją schłodzić, wystarczy kilka sekund. Następnie wyciągamy ją na siteczku i przekładamy do chłodnej zalewy octowej. I ona tam musi sobie posiedzieć około 24 godzin, żeby nabrała smaku i aromatu. Quattro épices, czyli to jest taka słynna mieszanka czterech przypraw. Proporcje tej mieszanki wypiszę Wam dokładnie na ekranie, żebyście wiedzieli, bo bardzo łatwo ją zrobić samemu w domu. Następnie mieszamy olej lniany z przyprawami. Filety śledziowe zalewamy olejem z Quattro Épices i zostawiamy na 24 godziny. Po tym czasie pozostało nam już tylko połączenie składników. Przygotowujemy składniki i wszystko składamy razem. Do dekoracji możemy użyć również świeżych ziół, takich jak natka pietruszki czy bazylia lub to, co lubicie najbardziej. Do całości używamy domowego majonezu. I gotowe. Kolejna wersja koreczków, która nie tylko smakuje świetnie, ale i epicko wygląda. Przechodzimy teraz do trzeciego wariantu naszych koreczków. Koreczki śledziowe z pomarańczą, suszoną śliwką i płatkami migdałowymi. Będziemy jeszcze potrzebować filetów śledziowych a la Matthias. Na początek namaczamy 2 godziny filety śledziowe w wodzie lub w mleku i często zmieniamy ten płyn, w którym maczamy. Następnie filety przekrajamy wzdłuż, po to, aby nie były nasze koreczki zbyt wysokie, a takie nieduże, zgrabne. Pomarańcze dokładnie myjemy, szorujemy, wyparzamy. Następnie ze sterem ścinamy skórkę, po to, aby były takie ładne, zgrabne paseczki. Następnie samą pomarańczę dokładnie kroimy i filetujemy ją. Każdą cząstkę obkrajamy z białych części i wszelkich błonek czy pestek. Następnie na połówkę fileta śledziowego nakładamy jedną cząsteczkę pomarańczy, połowę śliwki kalifornijskiej, posypujemy migdałami i skórką pomarańczową, zwijamy, przekuwamy wykałaczką. Gotowe koreczki wkładamy do pojemniczka i zalewamy olejem lnianym. Powinny odstać kilka godzin, aby smaki się połączyły. Następnie wyciągamy je i podajemy do jedzenia. Tak jak widzicie, niezwykle prosty przepis, ale pyszny i delikatny. Mam nadzieję, że te przepisy Wam przypadną do gustu. Jeśli tak, to nie zapomnijcie dać łapek w górę, subskrybujcie po jeszcze i mam nadzieję, że zachęciłam Was do kontynuowania zdrowej polskiej tradycji w Waszym domu. To wszystko, co dla Was przygotowałam. Dzięki za oglądanie i do następnego filmu. Cześć!